Siemanko, z tej strony SatoHD i spotykamy się już w 20 odcinku z cyklu Let's Play SimCity. No i cóż, co ja tutaj mogę wam dużego powiedzieć? A więc poczytałem wasze posty, tak? Nie myślcie o tym, że to co wy, wasze wypociny, to co piszecie w tych swoich komentarzach, no ja tego nie czytam. Oczywiście, że czytam, to jest jedna z rzeczy, o które was często proszę, żebyście pisali mi swoje rady, porady odnośnie SimCity. No i cóż, no co ja tutaj jeszcze mogę dużo mówić? No chyba nic więcej. No i jeszcze raz was przepraszam z góry za te dwa miasta, które wybudowałem, a tak naprawdę wy ich nie widzieliście. Gdzie? Ja się też namęczyłem, bo cały czas mówiłem, cały czas to się, jakby to powiedzieć, tworzyło i no cóż, no wyszło jak wyszło, tego już nie zmienię. Lecz, wejdźmy do testowo. Ktoś mi podpowiedział dwie rzeczy, właściwie dwójka użytkowników. Pierwszy to wiem, że na bank był Kazik, tylko nie pamiętam numeru, także z góry cię przepraszam. Na pewno będzie jakaś adnotacja w tym momencie z twoim nickiem. Oraz druga osoba to była, no kurczę, teraz też nie pamiętam, ale też się pokaże adnotacja odnośnie tej osoby, ponieważ doradzili mi, abym po pierwsze, Kazik doradził mi coś takiego, abym budował strefy, wiecie, takie wielkie, nie wiem, bodajże 4x4, bez robienia właśnie tych kratek wolnych. No dobra, można spróbować, ja tam odpowiedziałem mu, co o tym sądzę, ponieważ już to robiłem. Następną rzeczą jest to, aby, jakby to powiedzieć, no pokażę wam teraz, może na przykładzie, weźmy w strefy. I teraz widzimy, że jest pół na pół, prawda? I po co tak robić, skoro zagęszczenie można w jednym miejscu zrobić biurowce, a w drugim mieszkalne? No, ja nie widzę problemu, tylko pytanie, czy to się uda. Bo nie jestem co do tego pewny w 100%. A więc co? No to zróbmy taką sferę, raczej zniszczmy może tyle miejsc, czyli widzicie, 20 tysięcy idzie z hukiem. Sprawdźmy tylko, jak to będzie wyglądało w normalnym trybie budowy. Aha, bo tu są szkoły. Rozumiem, okej. Dobra. Pierwszą rzeczą, no tak, myślę, że jeszcze tylko przejdę 3, 3, 1. Dobra. Zrobimy tak. Weźmiemy mieszkalne wysokiej gęstości, przepraszam. Zrobmy coś takiego, tylko że teraz pytanie. Tak. A widzicie? Tu musi być tak. Tutaj może damy jeszcze jakieś parki. Tak. Tak i tak. Dobra. Jeszcze tylko tu. Tu coś takiego i tu coś takiego. I moim zdaniem będzie to dobre, jak tutaj też walnimy coś takiego i tutaj park. Oczywiście tym się za chwilę zajmiemy. A teraz przejdźmy do handlowej. Na jednym ruszcie upieczemy dwie pieczenie z tego powodu, że no jak widzicie robię pomysł jednego użytkownika i drugiego. Ejejej. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Jeżeli tak, będzie fajnie. Jeżeli nie, no cóż, no co mogę mówić. Dobra, teraz weźmy sobie. Gdzie są upiększenia miasta? Tu, nie tu, tu. A więc tak, tam gdzie są dzieciaki, najlepiej postawić jakieś boisko tam, żeby się bawiły ogólnie. Chyba, znaczy moim osobistym zdaniem, nie ma to nic, żadnego nie ma wpływu na to, po prostu to jest upiększenie, prawda? Im większe, tym lepsze. A co postawicie, to już jest wasza wola. Lecz zobaczmy, placyk. Nie, placyk nie, tutaj może mały park, postawimy i ogród. Ogród, jest. No i park widzę, że tutaj chyba już jest, prawda? Tak jest, on tu już jest. A więc teraz zmieńmy może na coś innego. Tylko na co? Park, to wszystko są parki. No dobra, no to może park taki, no czemu nie? Taki będzie ogródek wspólny. Wiem, że gdzieś chyba w Nowym Jorku lub Los Angeles, nie wiem dokładnie gdzie to, w którym miejscu to zbudowali, była
To jest oczywiście taka ciekawostka, to nie jest odnośnie naszej rozgrywki. Było miejsce, które było opustoszałe, prawda? Był jakiś budynek, który się zawalił, tam nic, ludzie nie budowali. I co? No i mieszkańcy okolicznych budynków stwierdzili, że się zrzekną i wbudowali coś na tle parku, ale w takim sensie, że sam sobie uprawiasz różnego rodzaju czy typów warzywa. Fajna rzecz, wyobraźcie sobie w centrum miasta taki dosyć duży park, w którym Wiara uprawia sobie pomidory, marchewkę, inne rzeczy i też są ławeczki oczywiście dla zwiedzających. Mogą sobie przyjść odetchnąć, prawda? Teraz włączyliśmy czas, zobaczmy co się będzie działo. Oj, 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 no patrzcie. Tylko to są dosyć małe w porównaniu do tego co... Oj, tu się coś dużego buduje, no patrzcie. Są rzeczy, o których... no niestety, ale ja nie wiedziałem. No i co tu dużo mogę mówić. Cieszę się bardzo z takiego postępu sprawy, że tak się angażujecie w to, co ja robię oraz wspólnie robimy. I cóż, no oby tak dalej, prawda? I co jeszcze? Jeszcze jedno ale, które mam. Ale, które jest dla mnie bardzo wielką satysfakcją i dla mnie osobiście jest wielkim osiągnięciem, ponieważ nigdy w życiu nie spodziewałem się, że będę potrafił zainteresować swoimi rzeczami tyle osób. Raz, dwa, tylko co ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, co pięć? Dwa, trzy, cztery, tu będzie. Nigdy nie myślałem, że zainteresuje tyle osób swoimi, swoją luźną pogrywajką, prawda? Ponieważ to nie jest żaden tutorial. Chociaż chciałbym, mam nadzieję, że wiele osób lotnisko miejskie, ale to jeszcze nie w tym momencie. 2, 4, 5 tutaj. 2, 4, 5. Czy jeszcze raz? 2, 4, tu piąte, czyli tutaj. Akceptujemy oczywiście. 2, 4, no dobra, 6. Jak jeden raz będzie 6, chociaż w sumie mogłoby być takie na końcu. Ej. Akceptujemy oczywiście. I przenosimy to wszystko w ten oto piękny sposób magiczny. Nigdy nie spodziewałem się tego, że będę potrafił zainteresować tyle osób, ponieważ zawsze uważałem siebie za osobę dosyć, niezbyt przyciągającą się swoją osobą innych. Nie wiem, czy wy rozumiecie, o co mi chodzi, ale pewnie ci, co mają tak samo, w 100% mnie rozumieją. I po prostu dla mnie to jest osiągnięcie. I szczerze, ten cały YouTube miał mi pomóc w taki oto sposób, żeby... No kurczę, źle mówię jak zwykle. No, plątam się, kiedy chcę coś własnego, sensownego powiedzieć. No ale dobra, mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. I co? No, przechodzimy do rozgrywki i jeszcze raz wam wszystkim bardzo dziękuję za, w tym momencie, z tego co pamiętam, jest 105 subskrypcji. Dla mnie to jest niebywałe osiągnięcie, także bardzo wam serdecznie dziękuję. Chciałbym każdemu z osobna podziękować, no ale niestety nie da się, prawda? Dobra, no przejdźmy do rozgrywki, zobaczmy co się będzie działo. Tu wybudowaliśmy kolejne fabryki. A jak w ogóle z naszym bilansem? O Jezu, 1000 na minusie. Kurde. Dobra, jak tutaj ściągnąć ludzi, żeby chcieli do nas przyjść? Wiecie co? A gdybyśmy tutaj tak zainwestowali w jakiś... O, dwa razy to samo? Aha, nie, średni i duży. Myślałem, że to samo jest. Średnie parki, raczej place. Dwa, zainwestujemy. Może to coś pomoże. O! I widzicie, to jest to właśnie. No dobra, tutaj już coś się wybudowało, nie będę tego kasował. Zobaczmy, co tutaj się nam święci pięknie. Z chęcią bym wybudował ten cały piękny... jak się nazywa, powiedział mi teraz z głowy, szczerze. Chodzi mi w tym momencie o lotnisko, ale wiem z góry, że nie jestem w stanie w tym mieście go utrzymać. No i co ja później pocznę? No nic nie zrobię, prawda?
Dobra, tutaj to samo zrobimy, co tam robiliśmy. Miejmy nadzieję, że to jakoś wyjdzie nam na dobre. No cóż, no polegam tylko na waszych komentarzach, których widzę, że jest coraz więcej i mam nadzieję, że to się nie zmieni, że cały czas będziecie mnie tutaj wspierać, pomagać, bo to naprawdę jest bardzo, jak dla mnie przynajmniej, bardzo pozytywne wrażenie, kiedy ktoś z takim zaangażowaniem chce pomóc drugiej osobie, prawda? Ja się z tego jak najbardziej cieszę, także byle więcej takich komentarzy, byle... No cóż... chyba elektrownia nam siada. Zaraz się za to weźmiemy. Tylko pytanie, bo znowu jak buduję elektrownię, to przecież nasze, że tak powiem, zarobki spadną. Zarobki, jakie zarobki, przecież my w ogóle nie zarabiamy w tym momencie. Miejmy nadzieję, że to się zmieni na lepsze. Aha! I są już kolejne wieści z tego dalej, z SimCity 5, czyli SimCity zwyczajnego, ponieważ tak jak już mówiłem, SimCity 5 nie będzie miało numerku, to będzie po prostu SimCity. Wiecie co, coraz bardziej mi się to zaczyna podobać, tylko jest jedno ale wielkie ale, które może zaważyć nad tym, czy ta gra będzie dobra, czy nie. Wiecie, mi ogólnie to nie przeszkadza, pewnie już wspominam o tym tysięczny raz, ale... jakby to powiedzieć... Sam wygląd SimCity, no nie każdemu może przypaść do gustu. Ja osobiście nic do tego typu gier nie mam. Ba, przeciwnie. Oj, rozkaz wyjazdu, to jedziemy. Dwoma strażami pożarnymi pojechaliśmy, a tutaj zaczniemy budować osiedle mieszkalne. Mieszkalne, tak. I zobaczymy, czy w centrum będą chciały się budować wieżowce. Mam nadzieję też oczywiście, że tak i znajdą się jeszcze osoby, które jak najbardziej będą mnie wspomagać, czyli pomagać mi w jakimkolwiek komentarzu, w jakimkolwiek... jak tutaj to... Widzicie, nawet prostego układu zdań nie potrafię jako tako przytoczyć. No zbudowałem biurowo, a tutaj nasz asystent sapie się do tego, że mamy wbudować. Tylko wiecie co? Jaką? No cały czas biurową. Biurową trzeciej kategorii, czyli tej najlepszej. No i widzicie, to jest ten bóg, czy nie wiem, cokolwiek, jak to się nazywa, że muszę ciągle wybierać, niby mam pieniążki, ale nie chce mi się budować. Dobra. I puśćmy to do przodu, żeby to nam leciało. Zobaczmy, co się będzie działo w ogóle z naszym miastem. Ktoś też wspominał o tym, żeby szkoły budować, prawda? Szkoła... jakby to nazwać, kurczę, teraz oczywiście źle to powiem, ale żeby uczelnie były takiego typu różnej maści rzeczy. Lecz teraz pokażę wam pewną rzecz, chyba że coś się zmieniło oczywiście u mnie, tego nie wiem. Gdzie tu mamy edukację? Edukacja. No kurczę, niby te szkoły tu są, ale no ten popyt na nie się nie zmienił jeszcze. To ktoś też wspominał o tym, że to się zmienia z ubiegiem lat, że na to, za tym trzeba troszeczkę czekać. Okej, poczekamy, zobaczymy, czy to jest racja. Jak najbardziej. Mam nadzieję, że wam nie przeszkadza to, że ja tak testuję wasze różnego rodzaju propozycje. Oj, fabryki teraz. Fabryki teraz chcecie, tak? Tylko pytanie, chwileczkę. Jakie fabryki wy chcecie? Jak przemysł zaawansowany? Oczywiście zatrzymujemy czas. Sprawdźmy teraz, gdzie przemysł zaawansowany, czy tu może być. No tutaj tak średnio, ale widzę, że... No chcecie tego, prawda? Wyłączmy może to. Weźmy sobie ten przemysł zaawansowany. Gdzie on tu jest tutaj? Wybaczcie mi chrypka, ale przez to, że mam remont, no trochę się pyli i to tutaj, no... No niestety, ale na moim zdrowiu troszeczkę się odbija. Oj, chwila, moment. Czegoś zapomniałem, czegoś bardzo ważnego zapomniałem. No oczywiście Sato zapomniał. Ale Sato zawsze musi zapomnieć o tym, żeby budować przystanki. Widzicie, samo się dzieli.
Wiem, że to jest normalne, ponieważ... Oj, nie w tym miejscu, cholera. Nie, dobrze, dobrze ustawiłem. Dobra, jeszcze raz, chwileczkę. To usuniemy. Teraz wejdziemy w strefę. Pousuwamy tam, gdzie nam tak przepięknie podzieliło. Okej. I co? I budujemy strefy oczywiście normalne, czyli te wielkie. Kurczę, no niestety, ale nam siano się upłynnia. Niezbyt mi się to podoba, szczerze. Okej. Teraz jeszcze tylko upiększymy miasto. Upiększmy. Znaczy ta forma jest poprawniejsza. Oczywiście teraz, jak widzicie, stawiam jeden typ, po prostu nie chcę mi się wchodzić, coś co chwilę zmienię tych typów. No zobaczmy, co z tego wyjdzie. Miejmy nadzieję, że coś... No zobaczcie, tutaj wszystko jest, tak jak powinno być. No. Mam nadzieję, że to jest przemysł zaawansowany. Proszę, aby to był przemysł zaawansowany w tym miejscu. I chyba on jak najbardziej wyrósł, ten przemysł zaawansowany, nic innego. No i zobaczcie, spójrzcie. Ktoś też napisał, że... kurczę, przepraszam za ptaki, znowu gdaczą jak głupie. Że wieżowce są zależne od tego, w tym modzie chyba to był... Witam was ponownie po krótkiej przerwie. Okazało się, że niestety, ale na moim dysku zabrakło miejsca i musiałem jedną rzecz usunąć. Niestety będę musiał kończyć odcinek troszeczkę szybciej. Ponieważ, no co tu dużo mówić, prawda? No, wow, buduje się. Widzicie to? Widzicie to, że tu się nic nie buduje, a tu jednak się budują rzeczy. A więc wracając jeszcze do tematu, takiego szybkiego. Jeżeli jesteście w stanie mi pomóc w czymkolwiek, bardzo mile jest to widziane. No i cóż, no sami widzicie, że wasza teoria nie sprawdza się w 100%. Tu jak najbardziej, lecz tu, czy tu, nie. Więc jeżeli coś robię źle, jeszcze jak najbardziej mi piszcie w komentarzach, ja to na pewno czytam, o to się nie bójcie. A tymczasem, niestety, jestem zmuszony się z wami żegnać. Z chęcią bym jeszcze nagrał, ale no niestety, dysk mi nie pozwala. No, Jesus Christ. Dobrze, zbuduję wieżę biurową, wieżę strefę. Także jeszcze raz, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek się mimo wszystko spodobał. No i co tu jeszcze dużo mówić? Serdecznie zapraszam do kolejnych odcinków SimCity oraz Minecrafta, Drivera czy Ionu. Z Ionu może będzie niebawem niespodzianka, nie w tym odcinku, ale w następnym. No ale na razie nic nie zdradzam, póki co jest to faza pewnych prób, prawda? A więc nie jest to pewne. No i cóż, to teraz tak na poważnie, jeżeli się spodobało, zostaw komentarz, zostaw jakąkolwiek ocenę oraz jeżeli naprawdę się spodobało, chcesz więcej i chcesz być na bieżąco, ale niestety nie subskrybujesz mojego kanału, jak najbardziej zachęcam cię do zasubskrybowania. A tymczasem ja się z wami żegnam. No i cóż, do jutra, jutro Minecraft z tego co pamiętam. Siema, nara, pa, cześć wszystkim.